Hello! Tu Dominika. W dzisiejszym filmiku chciałabym poruszyć kilka kwestii. Po pierwsze i przede wszystkim bardzo chciałabym Wam podziękować za 1000 subskrypcji. Być może nie jest to zbyt wiele na ponad rok robienia filmików, ale ja uważam to za i tak spore osiągnięcie i naprawdę bardzo się z tego cieszę. Filmik poświęcony konkretnie temu osiągnięciu pojawi się być może już niedługo. Po drugie, teraz jestem także na Facebooku, więc jeśli chcecie się dowiadywać na bieżąco o najważniejszych wydarzeniach związanych z moim kanałem, z moimi filmikami, to zalajkujcie stronę TheDodo. Link będzie w opisie filmiku. Chciałabym, żeby ten dzisiejszy filmik był dość wyjątkowy. Ostatnio coraz częściej przesyłacie mi prośby, żebym zrobiła jakiś filmik na konkretny temat. Dzisiaj postanowiłam się odnieść do wszystkich tych próśb, jakie do tej pory znalazłam, i powiedzieć kilka słów odnośnie każdego z tych komentarzy. Oczywiście prawdopodobnie nie będą to jakieś pełnowartościowe porady, ale tak naprawdę dla większości z tych próśb nie jestem w stanie ułożyć sensownej listy kilku porad. Dlatego powiem w skrócie o tym, co myślę. Hej, nagraj filmik, dokąd jechać na wakacje i jak się bawić bez alkoholu. Gdzie jechać na wakacje? Oczywiście prawdopodobnie macie sporo miejsc do wyboru. To, gdzie pojedziecie, zależy od tego, ile macie pieniędzy lub ile wasi rodzice są w stanie przeznaczyć na wasze wakacje, z kim jedziecie, czy wolicie góry, czy morze. Ciężko mi jest wam doradzić w tej kwestii. Ja na przykład preferuję góry i nie do końca przepadam za ciepłymi krajami, bo po prostu nie znoszę wielkich upałów. Natomiast na przykład w tym roku postaram się wybrać nad morze. A jeśli chodzi o zabawy bez alkoholu, jest to bardzo proste. Wystarczy, że jesteś ze znajomymi, z którymi spędzanie czasu sprawia ci naprawdę wielką radość. I najczęściej, gdy jesteś na jakichś wypadach z bliskimi znajomymi, co chwilę się śmiejecie. I czy to nie jest dobra zabawa? I do tego naprawdę nie potrzeba nawet łyczka alkoholu. Wiem także, że sporo wyjazdów młodzieży i młodych dorosłych opiera się na siedzeniu w ośrodku, czy wychodzeniu na miasto, na zakupy, coś w tym stylu. A ja wam właśnie polecam ruch, świeże powietrze, na przykład chodzenie po górach, czy choćby spacer po plaży. Często taki zdrowy wysiłek jest naprawdę niezłym relaksem po całym roku szkolnym. Kolejna prośba brzmi: zrobiłabyś kolejny filmik pod tytułem Przyjaźń a związek? Powiem wam, że bardzo długo myślałam nad tym pytaniem i stwierdziłam, że nie wiem, jak za bardzo pomóc w tej kwestii. Bo sądzę, że bycie czyimś przyjacielem, a bycie czyimś chłopakiem to naprawdę dwie różne rzeczy i samemu da się to dość łatwo rozpoznać. No ale tak w skrócie, gdy jesteś tylko czyimś przyjacielem, choć tak naprawdę przyjaźń to również bardzo silna więź, to być może spędzacie ze sobą bardzo dużo czasu, zwierzacie się sobie z różnych spraw, no i na przykład na przywitanie i pożegnanie przytulacie się albo całujecie w policzek. Natomiast gdy jesteście już ze sobą w związku, często łapiecie się za ręce, częściej się dotykacie, całujecie nie tylko w policzek i nie tylko na przywitanie i pożegnanie, i to samo z przytulaniem. Chociaż oczywiście prawdziwy związek jest zbudowany na przyjaźni, więc od przyjaźni czasami niedługa droga do miłości, zakochania, związku. Kolejna kwestia. Czy nagrasz filmik, jak rozpoznać, że dziewczyna cię podrywa? Jest to dość ciekawe pytanie i myślę, że część tej prośby już spełniłam filmikiem Zdradzam sekrety mowy ciała kobiety. Bo jednym z zachowań, które ukazałam poprzez mowę ciała, było właśnie podrywanie mężczyzn przez kobietę. I tak naprawdę w większości najprościej jest rozpoznać to, czy dziewczyna cię podrywa, poprzez jej mowę ciała. Bo różne dziewczyny różnie potrafią okazywać to podrywanie. Natomiast ich mowa ciała najczęściej jest bardzo podobna. Więc polecam obejrzenie tego filmiku o mowie ciała. A jeśli klikniecie teraz na mnie, to samodzielnie przeteleportuję was do tamtego filmiku. Hej Doma, mój ziom zranił się dziś w kolano. Nagraj filmik, jak uważać na zdrowie. Tak jakieś zwykłe zranienie w kolano może się zdarzyć każdemu i niekoniecznie jakoś specjalnie wpływa na nasze zdrowie ogólne. Natomiast rzeczywiście udzielę wam kilku rad, jak uważać na zdrowie. Przede wszystkim patrz, gdzie leziesz. Oczywiście najlepszym sposobem chodu jest patrzenie prosto przed siebie, z wyprostowanymi plecami, z wypiętą piersią, ale idźmy również pewnym krokiem, bo gdy powłóczymy nogami, możemy się łatwo natknąć na jakąś przeszkodę. Oto taka pierwsza porada. Poza tym, gdy na przykład jesteśmy na dworze, gramy w piłkę, czy coś w tym stylu, i gdy już jesteśmy naprawdę bardzo zmęczeni, to nie dawajmy z siebie nadal wszystkiego. Rzeczywiście trochę odpocznijmy i może potem wróćmy do gry.
bo takie przemęczenie może naprawdę źle wpłynąć na nasze zdrowie i możemy sobie zrobić krzywdę. Poza tym starajmy się nie popisywać przed innymi, bo to też może prowadzić do czegoś naprawdę niedobrego. I już ostatnia kwestia. Jak uspokoić rodziców? Zrobić, żeby się nie denerwowali. Chętnie sama bym się tego dowiedziała. Bo jest tak, że nawet gdy już jesteśmy dorośli, niektórzy z naszych rodziców traktują nas cały czas jak dzieci. I nawet gdy się od nich wyprowadzamy, traktują nas cały czas jak dzieci. Ja niestety sama tak mam i gdy dostawałam różne porady od innych odnośnie właśnie tego tematu, to często słyszałam, że po prostu powinnam pokazać rodzicom, że jestem odpowiedzialna, że jestem już dorosła, potrafię o siebie zadbać. I czasami można to zrobić naprawdę na bardzo proste sposoby, jak na przykład gotować sobie samemu obiad, czy regularnie sprzątać, czy robić generalnie takie czynności, które robią dorośli. No ale rzeczywiście muszę przyznać, że takie uspokojenie rodziców wcale nie jest łatwe. Myślę, że to już wszystko, jeśli chodzi o moje dzisiejsze porady. Mam nadzieję, że choć trochę Wam one pomogą. Jeśli podobał Wam się ten filmik i jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zróbcie to teraz. I nie zapomnijcie zalajkować mojej strony na Facebooku. No dobra, no to ja teraz idę zjeść sobie drugie śniadanko.